Szczęść Boże, w 20. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dziś wielu wątpiących w obecność Pana Boga dostaje jakby potwierdzenie, że nie warto się modlić, bo On i tak nie słucha, że mogą się rozczarować. Kobieta kananejska głośno woła do Jezusa, by się ulitował nad jej córką, a Jezus milczy. Nawet uczniowie mówią, żeby nie zwracał na nią uwagi, lecz wtedy Jezus powiedział jakby zaszyfrowaną wiadomość: nie jest dobrze, żeby zabrać chleb dzieciom, a rzucać psom. Dzieci to naród wybrany, Izrael. Psy to poganie. Takie były wtedy relacje między tymi narodami. Jednak zawziętość kobiety poruszyła Jezusa, że wszedł z nią w dialog, bo nie dało się łatwo odprawić. Nie zniechęciła się, by w dalszym ciągu prosić nie za siebie, ale za swoim dzieckiem. Pierwszeństwo misji Jezusa skierowane jest do Izraelitów. Mają, można powiedzieć, czas do zmartwychwstania Jezusa, by przyjąć Jego naukę. Po tym zbawczym poranku ich pierwszeństwo minie. Sam Jezus powiedział do uczniów wtedy: idźcie na cały świat. A to już pokazuje, by nie robili różnic, by nie dokonywali selekcji, kto jest godny słuchać Ewangelii, a kto zostanie jej pozbawiony. Samo milczenie dla wzywającego pomocy jest straszne, bo prosisz, ale nie zyskujesz pomocy. Pytasz, ale pozostajesz bez odpowiedzi. Opowiadasz, ale nie słyszysz potwierdzenia. Kobieta nie złości się, nie jest niegrzeczna. Padając na kolana, jakby adorowała Jezusa. Nawet więcej, na Jego słowa przyznaje Mu rację, że tak faktycznie jest, ale... I tym ale, tym kolejnym argumentem, którego użyła, zyskała posłuch. Wykazała się wielką odwagą i wytrwałością. Nasza wiara wielokrotnie wystawiana jest na próbę. Żyjemy w dysonansie, bo świat mówi jedno, a Ewangelia co innego. Ciężko jest nam wybrać, za czym się opowiedzieć. Wątpliwości w nas narastają. Może w tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest postawić wszystko na jedną kartę, złożyć wszystko przed Jezusem? Taka jest moc wiary. Nie wiem, co tym zyskam, ale wiem, co mogę stracić. Mogę stracić szansę na doświadczenie cudu, który odmieni moje potargane życie. Kobieta swoją postawą zachowywała się jak żebrak, który tak natrętnie i tak pięknie mówi do potencjalnego ofiarodawcy, żeby ten poratował go. Niemalże błogosławi człowieka, by ten choć grosik rzucił. Gdy to nie następuje, równie długo i głośno potrafi przeklinać tego, który go zignorował. Nie tak jednak postąpiła kobieta. Zachowała się jak człowiek wierzący i dlatego jej wiara została pochwalona. Wiara jest bardzo ważna w naszym życiu. Ona nadaje sens naszym działaniom. Wiara niejednemu uratowała życie, bo mimo wszystko była nadzieją, że nowy dzień wszystko odmieni. Wiara utrzymuje nas w pionie, gdzie możemy trzeźwo spoglądać pod nogi, ale i możemy zadzierać głowę do góry, wypatrując tam naszego ratunku. Papież Franciszek zwraca uwagę, że pozorna obojętność Jezusa nie zniechęca tej matki, która błaga uporczywie. Wewnętrznej siły tej kobiety pozwalającej przezwyciężyć wszelkie przeszkody trzeba upatrywać się w jej macierzyńskiej miłości i ufności, że Jezus może wysłuchać jej prośby. Skłania mnie to do myślenia o sile kobiet. Dzięki swojemu męstwu potrafią uzyskać wielkie rzeczy. Poznaliśmy wiele takich kobiet. Możemy powiedzieć, że to miłość pobudza wiarę, a wiara z kolei staje się nagrodą miłości. Przejmująca miłość do córki skłania ją do wołania: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, powiedział papież. A wytrwała wiara w Jezusa sprawia, że nie zniechęca się nawet w obliczu Jego początkowej odmowy. Gdy stajemy do modlitwy, musimy mieć coś z tej kobiety, jej determinację, jej tupet, może i natręctwo. To nie pierwszy raz, kiedy Jezus takie podejście uznaje za dobre. Wcześniej opowiadając o wdowie, która przychodziła do sędziego, by wziął ją w obronę, docenił jej wytrwałość. Kiedy wydaje nam się, że Bóg nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw, to wcale nie oznacza, że nas ignoruje. Ale w milczeniu szykuje dalszy plan działań, by w ten sposób pokazać nam większe miłosierdzie i udziela nam swoich darów po swojemu, a nie według naszych planów. Z Panem Bogiem.